Witajcie ponownie, z tej strony Kantal, Porona Afterbirth na ślepo po raz 24. Z racji tego, że chciałem rozmaicić rozgrywkę, to zainstalowałem moda. Mamy The Binding of Pokémon Afterbirth wersja 1.3 by Thorman the Cook. Powiedzcie mi w komentarzach, co myślicie o takich zmianach. Oczywiście one nie będą wpływać zbytnio na rozgrywkę poza sferą wizualną. Zatem zacznijmy, żebyście mogli zobaczyć, co się zmieniło. I tak oto, ja dzisiaj chciałbym rozpocząć rozgrywkę przy pomocy Magdaleny, ponieważ ona ma tabula rasa i chciałbym to wypełnić. Z racji tego, że postanowiłem przejść wszystkie postaci na grid mode, to będzie to kolejny krok do tego celu. Ale sprawdźmy sobie jeszcze zmiany, jakie zaszły tej modyfikacji. Ash jest wymieniony oczywiście na Izaaka, Magdalena pozostaje bez zmian, Kane pozostaje bez zmian, Judasz pozostaje bez zmian, Eva jest zamieniona na Jessie, James jest zamieniony na Judasza, no albo odwrotnie, cokolwiek, Charizard to był wcześniej Azazel, Lazarus pozostaje bez zmian, Eden pozostaje bez zmian i Lilith pozostaje bez zmian. Zatem w zasadzie te zmiany będą tylko czysto kosmetyczne i w nazewnictwie w menu głównym. Rozpoczynamy rozgrywkę na grid mode przy pomocy Magdaleny, ponieważ to jest mój cel. I moi drodzy, zobaczcie, mamy piękną zieloną trawkę, która będzie urozmaicać efekty wizualne. Bardzo fajnie i dzięki temu HP up na samym początku już się niesamowicie cieszę. Zajrzyjmy jeszcze do sklepiku, tutaj Jesus Juice mógłby się przydać. O, pierwsza zmiana, którą możecie już zauważyć, to są pilsy. Wyglądają dość dziwnie, ale niech będzie. Takie mamy pilsy, taki mamy klimat, jak się to mówi. Zatem tak niech pozostanie. Lecimy od pierwszej fali, żeby zobaczyć, jakie potwory nas czekają. I tak, oj, właśnie, mamy głupie pająki, które będą skakać na nas i wybuchać przy... A nie, one nie wybuchają, dobra. Przepraszam, źle powiedziałem, nie pomyślałem. No i pierwsza zmiana w trakcie z przeciwnikami. Mamy zamienione zwykłe małe pajączki, takie podstawowe, które tam się plątały między nogami, na takie, powiedzmy, związane z tymi Pokemonami. Chociaż może nie pamiętam, jak to jest z tymi Pokemonami, bo wiecie, przecież one były gdzieś w latach około 2000 roku. Także tak naprawdę, czy ktokolwiek poza tymi mega fanatykami pamięta Pokémony? Nie wydaje mi się, żeby tak było. Ale okej, modyfikacja jest zgrabna. Naprawdę bardzo fajnie, że ona nie wpływa zbytnio na rozgrywkę, ponieważ nie ma co. Jakbym chciał sobie ułatwić, to bym po prostu zagrał w inną grę, no bo taka prawda. Ach, nie wychodzi dobrze, ale nie ma co. Tak to jest, jak się zbyt dużo gada, a nie gra. No, no, Magdaleno. Czy mamy ostatnią falę? No jeszcze nie. I tych much się tutaj narobiło strasznie dużo. Całe szczęście, że ja mam tego Yamharta. Oj, zaraz to się okaże, że nawet ten Yamhart mi cholera jasna nie ułatwi, bo zginę, ale cóż, nie ma co się martwić. Dobra, zabijemy te Digle zaraz. Najpierw pozbądźmy się tego robactwa. O nie. No nie jest dobrze. Prawdopodobnie zginę. Ojeju. Magdaleno, trzymaj się! What? O nie! No dobra, moi drodzy, rozpoczynamy jeszcze raz. Mały fall start, za dużo gadałem, ale nie ma co się martwić. O, mamy Evil Rangerby, should speed up, bardzo dobrze. Szkoda, że nie mam szybkości zwiększonej mojej Magdaleny, ale nie ma co się martwić. Za to piękny prezencik na sam początek. Mamy tutaj Begara od serduszek i białe serduszko. Cudownie. No i pilsa za trójkę, więc mega dobry deal. Fajnie by było jeszcze dostać się tutaj, ale prawdopodobnie nie dostanę żadnych bomb. Nie ma co się martwić. Istotne jest to, żeby zabrać rzeczywiście przedmiot z treasure roomu, ale najpierw, zanim pójdziemy do treasure roomu, pójdziemy sobie do tego pokoju srebrnego. Jeszcze zniszczę bomby, przepraszam, ładunki TNT, czyli ładunki wybuchowe, ponieważ później może być spory kłopot właśnie z nimi. Aha, kurczę, ja nie wiem, jakiś jestem dzisiaj kosmicznie zakręcony. Przecież cholera jasna, wziąłem sobie agrawkę w tamtym pokoju. Ojejku, jejku, no dobra, dobra. Mamy zamieniane takie podstawowe małe robactwo na jakieś tam małe pokemonki niebieskie. Fajnie to wygląda, są bardzo śmieszne i prawdopodobnie każda dziewczyna, która zobaczy rozgrywkę, powie: o, jakie słodziutkie, bardzo fajne takie małe stworeczki. Tylko nie wie o tym, że o to cholerstwo właśnie może zrobić takie szkody, że nawet moja mała postać, która będzie bardzo słodziutka, tak samo jak te stworki, zginie bardzo szybko. No ale cóż,
tak jest Izaak, trzeba się z tym pogodzić, jest naprawdę hardkorowo i dojście do mistrzostwa, jak pokazują moje rozgrywki, jest naprawdę bardzo długie. A muszę was pocieszyć, mamy tylko 27% osiągnięć na moim koncie. Zatem jeszcze Izaaka mamy sporo odcinków przed sobą. Naprawdę bardzo duża ilość rozgrywki, ale z przyjemnością to zrobię, ponieważ Izaaka uwielbiam i jak ostatnio zauważył jeden z moich widzów, bardzo mnie cieszy rozgrywka w Izaaku. Tak, to prawda. Bardzo lubię w tą grę grać, chociaż na początku, kiedy była ta flashowa, jakoś mi to nie szło i tak się niesamowicie zniechęciłem, po prostu znienawidziłem tą grę. Teraz jednak jest zupełnie inaczej, ponieważ polubiłem to, że jest tutaj wersja pikselowa, że mamy dodatkowo ten Afterbirth, no i w zasadzie namówili mnie jeszcze trochę znajomi, ponieważ jeden z nich stwierdził: ty stary, zaryzykuj, kupisz grę, zobaczysz jak to jest, ewentualnie potem, bo weszły refundy, potem zrobisz refund, jak ci nie przysiądzie, jeju, nie mogę się wysłowić, jakaś po prostu masakra. No i okazało się, że po 10 godzinach stwierdziłem, że chyba będę grać w tego Izaaka prawie każdego dnia. Okazuje się, że gram każdego dnia, więc to jest jakiś swego rodzaju fenomen. Co by tu wybrać? Bierzemy na pewno klucz. Bierzemy jeszcze tego Pilsa, ale wezmę go dopiero, bo nie wiem oczywiście jakie ma właściwości. Wezmę go w środku tego pokoju. Najpierw jeszcze przejdźmy sobie tutaj. Book of Sin. Ho! Ale fajnie! Ale fajnie. Bardzo się cieszę. Tylko że spróbujmy zrobić z tym begarkiem małą zadymę. Maluszku, zbieraj te serduszka. No. O właśnie! To chciałem, Sin Up. Dziękuję. Jak dziwnie wystają jej te włosy spoza tego kaptura. Bardzo, bardzo ciekawe. Bierzemy serducha, bierzemy Yamharta. W sumie, nie no, nie chcę tej księgi. Nie, wolę zrobić to tak, wolę zabrać sobie Yamharta, ponieważ chcę mieć kontrolę nad punktami życia, które będą bardzo potrzebne, żeby ta rozgrywka się udała, a szczęśliwie Magdalena zaczyna z 4 niebieskimi kontejnerami, co mnie naprawdę bardzo cieszy, bo inne postacie pod tym względem są naprawdę bardzo słabe. Na pierwszy ogień idzie dzisiaj Ragman, czyli boss, który tak naprawdę nie powoduje zbyt dużych problemów, jeżeli oczywiście jesteśmy od niego odpowiednio daleko. Zatem Ragmanie, już praktycznie giniesz. O nie, pojawił się Duke of Flies, on może mi tu narobić niezłego syfu, bo zobaczcie, ma żółte i czerwone muchy, które bardzo szybko potrafią do mnie dolecieć. Oj, mamy jeszcze kłopoty, bo jest taka większa mucha, ale szczęśliwie ona bardzo szybko ginie. Czy tamten przeciwnik zginął? Oj, bardzo się cieszę, Ragmanie, jesteś już w ziemi! Gryziesz ziemię, gryziesz, tak, to gryziesz kwiatki czy korzenie, jak to się mówiło? Coś mniej więcej takiego. Jeszcze tylko chwilkę, Duke'u, pouśmiechasz się, a ja zaraz pójdę zebrać cudowny przedmiocik w sklepiku. Yeah, dziękuję. Tylko to jest Synthoil? Nie, Speedball. Speed and shoot speed up. Okej. To fajnie, bo w sumie Magdalena troszeczkę przyspieszyła, nie jest już taką ślamazarną ofermą, którą było na początku, a ja zawalczę sobie o ten pokój szatana. Wow! Bad trip? Naprawdę? Oj, no to niedobrze. Ale co tam, nie ma co się przejmować. Zobaczcie, kolejny przeciwnik zmieniony, tym bardziej wygląda jak taki duży stworek z niebieskimi, śmiesznymi uszkami. No i mam nadzieję, że dość szybko zginie, nie opluje mnie, albo nie wskoczy na mnie! O nie, no dobra, gin szmaciarzu, bo naprawdę to było chamskie. Straszne chamstwo robisz, a przecież to jest kobieta! Ach. Ale zobaczcie, ten jego kwas, którym pluje, fajnie wygląda. Ten zielony jest naprawdę bardzo ładny. Oj, muszę... No, ty, chamie. Muszę przyznać, że ktoś się postarał ze względów graficznych tutaj odpicować grę. No i bardzo fajnie, bardzo fajnie. Tylko że rozgrywka pozostaje po staremu. No, jeszcze kilka razy. Nie doskakuj do mnie, proszę. O, właśnie.
No i dawaj pokój szatana, zobaczymy, co tym razem mnie czeka. Czy ja wiem? Kurczę, no. Może warto by było zabrać... No, weźmy to. Spin the black circle? Okej. Kurczę, no, będziemy robić małe pentagramy, które będą dawać mi... W sumie mógłbym zabrać... Nie chcę 9 żyć, nie chcę. Mam gdzieś... Będę mieć kota, który będzie dawać mi możliwość tutaj... Przepraszam, nie kota, tylko pył. Albo... Jak to się nazywa? Popiół, który jeżeli ułożę w znak takiego koła, to stworzy pentagram na ziemi. Może być. Ja tam się cieszę. Możemy jeszcze zabrać serce za trójkę, ale pytanie, czy to w tym momencie jest potrzebne? Raczej nie bardzo. Wolałbym kupić kluczek za trójkę, więc niestety z racji tego, że nie mogę tego zrobić, lecimy dalej. Przerwa na wodę. Bo człowiek nie wielbłąd pić musi. I zobaczmy, co w cavesach czeka mnie w tym. Ohoho! Raid Rate, Speed and Range Up. Jeszcze szybsze ataki, tylko szkoda, że one nie mają zwiększonego damage'u. Wow, jak ona teraz zapieprza. Fajnie. Poproszę monety, złote monety odkupię za darmo. Ach, niestety jakoś pechowo. Ale nie ma co się martwić. Tutaj mamy tą głupią maszynę, której nienawidzę. Po prostu jest tak chamska. Za każdym razem zamiast mi dawać jakiekolwiek przedmioty, mi da jakieś głupie wierszyki. Jak z ciasteczek z wróżbą. Nie chcę czegoś takiego. Zatem lecimy dalej. Zaczniemy rozgrywkę. Mamy Yamaharta, ale w tym momencie i tak mi on na nic nie wpłynie. Ewentualnie jeżeli zostanie mi życie... Ojeju, co ja zrobiłem? No dobra. Ohohohoho, no cóż, jeżeli życie mi zostanie zabrane, to wtedy tego Yamaharta sobie użyję. Wow, jaki duży pentagram, ale fajnie. Dobra, jeszcze raz pojawili się ci przeciwnicy. Spróbujemy sobie jakoś tego tutaj pentagramka zrobić takiego... Oj, chyba aż tak duży nie może być, ale okej, fajnie, że jest nawet taki. Bardzo dobrze. Jeszcze raz pentagram. Haha! No, udaje się przednio. Przednio naprawdę bardzo dobrze. Czyli wszyscy ci przeciwnicy, którzy są chodzący, którzy będą poruszać się o własnych nogach, będą mogli w takim pentagramie zginąć. Bardzo mnie to cieszy. Monety się rozprzestrzeniły na boki, ale zaraz sobie to wszystko pozbieramy. Haha, ha. No, Magdaleno, przyznam szczerze, że... Ajajku! Że liczę na to, że dzisiaj się nam uda choćby dojść do tego grida, żeby go zobaczyć, żebyś w ogóle mogła się z nim zapoznać. No i oj, no nie jest dobrze. Ci przeciwnicy naprawdę bardzo dużą ilość kul tutaj plują do mnie. Nawet nie mam gdzie tego pentagramu zrobić. Jejku. Okej, może jakoś się te niebieskie miśki uda zniszczyć. Ach, nie wygląda to dobrze, naprawdę, słabo. Słabiutko, a jeszcze... Nie, już nie będzie żadnej fali, więc... Ajaju! Dlaczego ty to robisz, no? Dobra. Gincie, miśki. No. Te glizdy też by mogły zginąć. W zasadzie nie wiem, czy... Gdziekolwiek indziej w rejonie Polski mówi się na dżdżownicę glizdy. O mnie się tak mówiło, jak byłem mały, jak łowiliśmy na rybach, to czasem ktoś mówił, ej, idziemy na glizdy, to wtedy szliśmy po robaczki. O nie, moi drodzy! Co to miało być, no? Dobra, ja spróbuję trzeci raz. Magdalena jest dzisiaj jakaś pechowa. Jak będę mógł potach, czy to przez to, że ona jest taka słaba? Ho, 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 ho. Co się tu dzieje? Naprawdę, nie rozumiem. Dobra. Tears and Shoot Speeda, bardzo dobrze. Przynajmniej jakieś, ewentualnie na samym początku, dodatkowe startery. No i... Log of Call, bardzo dobrze, przedmiocik sobie wezmę, a tutaj... Ach! No, trudno się mówi. Zobaczymy, co będzie dalej, ale liczę na to, że ta rozgrywka numer 3 będzie lepsza, oj... Ja nie wiem, słabo to, słabo z tą Magdaleną, myślałem, że pójdzie lepiej, bo ona ma naprawdę bardzo dużą ilość serc na samym początku, ale miejmy nadzieję, że dzięki temu, że zacząłem po raz trzeci, uda mi się w tym momencie to skończyć tak jak należy. Albo ewentualnie dojdę gdzieś daleko i nie będziecie zostawieni bez satysfakcji. Dual can get my satisfaction? Oj, moi drodzy, przypomina się
piosenka sprzed lat, Benny Benassi, która, kurczę, była niesamowitym hitem na wszystkich dyskotekach. Okej, tymczasem mamy tutaj dość dużo przeciwników na ekranie, ale myślę, że sobie z nimi poradzę. Całe szczęście, że są również tacy, którzy chcą do mnie za wszelką cenę przyjść i mnie dotknąć, albo ewentualnie pocałować, no bo przecież Magdalena jest piękną blondynką, tylko nie ma niebieskich oczu. O, ale się zrobiło. Trochę zagęściło się tych przeciwników. No chodźcie tutaj, chodźcie do mnie, przytulimy się. Ale jak będziecie pierdzieć, to nic z tego nie będzie. Wow, nie ma takiego biegania. Poszli, won. No właśnie. Oj, i jeszcze głupie pajączki się spawnują. Czy spamują? Jak to powinno się powiedzieć? Spawn czy spam? Cokolwiek. W tym momencie mamy prawie końcóweczkę i 18 monet na moim koncie. Bardzo dobrze. Na 100% zabieram kluczyk. Albo nie, w sumie kluczyk to ja sobie wezmę, ale proszę państwa, później biorę a lump of coil i dzięki temu moje łzy, jeżeli dalej przelecą, to będą silniejsze. Cudownie. Mamy Monstro 1, czyli Monstro 1, który jest w tym momencie fioletową kulą. Fajna zmiana, bo już mi się trochę znudził ten taki szary. No i zobaczymy, czy Magdalena go szybko pokona. Ty, Monstro! W sumie mogę sobie zrobić tak, bardzo proszę, bo i tak mamy Yamharta, zregenerujemy sobie serduszko, a zależy mi na tym, żeby po tym monstrosie iść po przedmiot Stróż Rumu. Taka moja mała strategia na ten moment. Tylko że... Nie. Nie biorę teraz już dodatkowego przedmiotu. Przedmiot, który w Stróż Rumie będzie dla mnie ok. Okej, Aries, Raming Speed, cokolwiek, jestem tylko troszeczkę szybszy. Czy ja wiem? A, nie tego oczekiwałem, no. No mówi się trudno. Kolejny raz ten sam przeciwnik, ale jestem w dość innej sytuacji, ponieważ moje ataki powinny być mocniejsze z racji tego, że mamy tego Lump of Coil. Okej, mógłbyś ginąć, nie pluj na mnie, bo zielony kwas wygląda ładnie, ale oczywiście nie jest taki dobry w zetknięciu z moją Magdaleną. W sumie, swoją drogą, Magdalena, czy jeszcze w tym momencie ktoś daje dzieciom takie imiona? Nie wiem. Możliwe. A! Nie uniknąłem jego skoku, ale trudno. Nie sądzę, żeby normalnie jakikolwiek grubas był w stanie tak wysoko skoczyć. No gin, proszę! Okej. W końcu. I co mnie czeka? Haha! Dwa razy Monstros. No, nie spodziewałem się, że będzie taka mała niespodziewanka. No i Monstro, Monstro. Jak ty mi tu napsujesz dzisiaj krwi. Cholera jasna. No dobra. No, nie przebiegaj tak do mnie, nie przylatuj tak blisko. No właśnie. No to chyba walka z tym Monstro dwa razy nie ma szans, żeby w ogóle jakiekolwiek rezultaty przyniosła, bo co z tego, że ja... Nie, no naprawdę, to jest jakieś niesamowite. Ja nie wiem. Dzisiaj mi to w ogóle jakoś nie idzie. Czy ja, nie wiem, jestem nierozegrany, czy jak? Oj, nie, moi drodzy, po prostu... Nie, musicie mi to wybaczyć. To był 24 run z Izaakiem, który... Ja nie wiem, nie tak się to miało skończyć, no. The Binding of Pokémon Afterbirth, chyba przez to, że ta modyfikacja nie jest dla mnie jakaś dość szczęśliwa. No cóż, powiedzcie mi w komentarzach, co myślicie o tej modyfikacji i co myślicie o tej rozgrywce. Nie było dobrze, wiem. Powinienem następnym razem trochę lepiej sobie to ograć, ale postaram się, zobaczymy jak to będzie. Tymczasem zapraszam was do kolejnego odcinka, który niedługo pojawi się na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem, również zapraszam do subskrybowania. Dziękuję wam bardzo serdecznie, to była pierwsza wyprawa z Magdaleną na Grida. Do usłyszenia, cześć!